Witam Cię, Mężki, z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Wizard Riff Again. W ostatnim odcinku z kolejny raz przemierzyliśmy zamrożone przez tworza, zamrożone baraki, zamrożone... Wypadło mi z góry nazwa. Pustkowia, o, zamrożone pustkowia, właśnie. No nie wiem, skąd baraki mi się zrobiły, ale... To akurat mnie rozbawiło najbardziej, kiedy pomyślałem o barakach. W tym odcinku już nie będziemy mieć problemu z tym ulepszaniem, bo w ostatnich odcinkach co chwila ulepszaliśmy sobie na sam koniec, ale w tym odcinku już mamy wszystkie nasze ulepszenia z powrotem oraz też ten... Dobra, ale tak naprawdę nie obchodzi nas póki co. My sobie poszukamy... Poszukamy sobie... Czy tam jest skrzynia? Okej. Dobra, więc tak, po pierwsze... Bum. U, masz los! Ej, nie powiem. Zmieniliśmy sobie na te 15 pociski. Ona naprawdę jest mocna. Wcześniej to my prawie nic nie robiliśmy jej, a teraz to naprawdę jest. U, kurde. Au. Chyba się wkurzyła na ciebie. U, ale... Dobra, bierzemy to, bo to się do ulepszenia nam przyda. Okej, niestety, ale musimy pokonać innego wilka, który tutaj nas atakował, ale chyba nie ma go. Dobra, więc tak, ulepszyliśmy, mamy 15. What the hell? Ej, to by źle zabrzmiało w niektórych kręgach. Teraz się zorientowałem. W sumie 10 też. Nie, 10 to jeszcze aż tak źle nie brzmi. Okej, w takim razie, jak tutaj jesteśmy przygotowani na wszystko, to oczywiście co robimy? Strzelamy wszystkim! Au! To był najmniej realny au w moim życiu, kiedy naprawdę chodziło mi o to, że naprawdę to było au. Au! O, ma się los, ale to było... Ej, to było szalone! Kompletnie szalone! Dobra, załatwimy go. Nie powiem, nie chciałbym być na miejscu tego gościa. Okej, w takim razie ten kompletnie szalony początek, dosłownie trzecia minuta. Mega wielka walka. To naprawdę aż tak często tutaj nie jest. Chociaż jak pokonywaliśmy bossa, to nie powiem, było trochę. Au. Dobra. Uderz w te drzwi. I teraz czas na najlepszą część tej postaci. Ona kompletnie nie ma... To jest naprawdę bardzo mały cooldown. Znaczy cooldown... jak to się nazywa? No w sumie cooldown. Do tej... do ataku tego. On naprawdę jest mocny. Okej, w takim razie wracając do normalnych komentarzy. W tym odcinku musimy zdobyć jakieś, nie wiem, 3? Na coś w tym... tej ilości właśnie, 3 trybiki. Mapa wygląda na to, że już coraz większa jest. Nie jest aż taka duża, ale jest kolejny portal. Okej. Zawsze to jest dobrze, kiedy się nam kolejne portale otwierają, bo później mamy po prostu o wiele prościej z możliwością tam, no, przejścia. Tego, dobra, więc tak, weźmy sobie podłogę kamienną. Wow, ale mnóstwo tej kamienia mamy. I kolejna budowla. Okej. Okay. Bierz ją. Nie powiem, to było mega szybkie oraz będę musiał się uleczyć, bo za chwilę chyba sam umrę. To cisza. Czasami wydaje mi się, że dźwięki są aż zbytnio cicho. Dobra, w takim razie przeglądamy tutaj. I tu nie w każdym się respi to? Myślałem, że się zrespi kolejny, wiecie, skrzynka. Skrzynki to naprawdę są dobre rzeczy, więc... Trochę zbyt dużo pomyślałem. Okej, okay, coś tutaj... Ło, maści los! Naprawdę... Jest.
Wydaje mi się, że oni mają te, ile tam, 123 meble, czy coś takiego? A dla mnie, ja się czuję, że to jest mój tysięczny skan mebla. 129 mebli mają, a ja się czuję, jakbym miał już 1000 mebli już zeskanowałem. Okej. Okay. Ten akurat jest ten fajny, nasza wyprawa, z tego względu, że ja... Patrzą z łuk. Okej, już nie. Ja myślałem, że ognistym strzelam. I takie chciałem, że takie... O, ale za chwilę ciebie strzelam tym. Ale nie, to nie było to. Mówię wam szczerze. Dosłownie po pewnym czasie się te przedmioty naprawdę zadają mega. Jak się zaczyna, no wiecie, robić te badania, to tam bardzo dużo właśnie dodaje się takich różnych takich właśnie pocisków, które są mega, ale mają duży cooldown. Okej. Dobra, kolejny jeden z tych. Ja uwielbiam robić tego, bo dzięki temu jest komplet... Mogę po prostu... Au, au, au. Mogę po prostu zdobyć bardzo dużo punktów, gdybym tylko jeszcze wiedział, co się dzieje dookoła. O! Ślimak! Nie! Ślimak, nie! Muszę szybko, szybko, szybko. Dobra. Chodzi o to, że jeżeli ona zniknie, to będę musiał poszukać sobie nowej. I to zawsze boli. Bo te, jeszcze poprzednio, jak wykorzystywałem tego małego robocika, to on się pojawiał no bardzo często, więc to nie było problemu. Ale ona to jest jedna z tych właśnie mniej pojawiających się postaci. Okej, nie wiem, po co poszliśmy tutaj, jeżeli nic nie widzę. Minimapa naprawdę nic nie pokazała. Trochę... Teraz wiesz co? Zajmij się tymi skałami, ja po prostu tutaj zrobię przejście. I zbieram to. No, czasem mi się przydaje. Okej. Okay. Podoba mi się, że są te ścieżki z lodu, ale... Okej, okay, no właśnie. Ale widzę, że czasami są problemy jednak. Ale w ogóle AI ma jakiś problem z tracingiem. Ja... dwóch. Dobra, więc najpierw się... Najpierw się zajmiemy tym. Jor. Oraz... Czy ty jesteś moim wrogiem, czy... Okej, okay, już jesteś. Nawet nie zobaczyłem go w całości. Jak on wygląda? Wygląda jakiś, nie wiem, węgier. Nawet go nie zobaczyłem w całości, ale ona już go załatwiła. Juuuuj! O, masz los! Czym ty jesteś? Au, au! Nie rzucaj we mnie! Ej, ty! Nie uciekaj stąd! O nie, jest taki problem. Nie mamy czarów wystarczająco mocnych. Ej, ty! Nie uciekaj! Juuuuj! To jest jedyne, co cokolwiek potrafię zadać temu. Au! Dobra, atakuj to! Au! Ale nie mnie! Jej! Póki co jeden mam czar, który jakokolwiek mogę uznać za to, że coś mu zadaję. Ogólnie mogę po prostu też go zatruć i zauważyłem, że zatrucie to wszystko potrafi po prostu przełamać. Okej. Okay. Gdzie jesteś? Muszę ciebie strzelić bardzo potężnym strzałem, którego... O! Padłeś? Oj, dał ten. W sumie...
Fajnie, ale z drugiej strony trochę zbyt potężny jest jeszcze dla mnie. Ok, w takim razie mamy 10 minut. Nie powiem trochę dużo. Ale zobaczmy, co tam dalej jest. I może tym razem zobaczymy swojego przeciwnika. Dlaczego ja nie mogę ciebie zeskanować? Raz. Uuu! Dobra. Kiedy widzę coś takiego, to jest zawsze wiem, że... Duży, duży, duży. Płoń. To naprawdę słabo wygląda. Dobra, daj sekundę. Strzelę ciebie piorunem. I po prostu ciebie zniszczę. Nie trafiłem! Z wszystkich rzeczy, które mogłem zrobić, nie trafiłem. Dobra, załatwmy tylko to. I znów 10 minut. Joj. Dobra, ile mam w ogóle książek? Mamy 186 książek, to jest więcej niż my posiadamy. Dobra, ta wyprawa naprawdę jest mocna. Dobra, bo tutaj coś jest. Możemy coś oczywiście, że możemy coś wypadać. Co to było za głupie pytanie? Okej. Okay. O, ma się los, naprawdę jest tutaj dużo do wybadania. Oni zazwyczaj to bronią. Ja się zastanawiam trochę za lore, bo akurat w tej grze lore nie jest jakiś taki mega ważny, ale oni próbują to ustawić w lore. Ogólnie ostatnio się chwalili, ile tam osób kupiło i powiem szczerze, no sprzedaż nie jest aż taka wysoka. Pomyślałem, że więcej będzie, a sprzedali do tej pory 100 tysięcy kopii, to wiecie, że no, to nie jest aż taki dobry wynik. Chociaż że oczywiście ja znam gry, które sobie aż taki nie mają, że tak powiem, dobrego wyniku, ale... I są dobre oczywiście, o to chodzi. Ale też nie powiem, no... To są takie jakby gry... Co się czuje po prostu, że dlaczego one jest. Dlaczego mam. A, bo nie zebrałem oczywiście. Byłoby głupio, gdybym zapomniał wziąć. Okej. Okay. Pytanie jest takie, ile ja mam zdobyć, a ile zdobyłem. Mam zdobyć 2 i zdobyłem 2. Gdzie jest portal? Jest na dole. Dobra. Powiem szczerze, trochę. Mam 8 minut. To normalnie to ja bym całą mapę przeszedł, ale. Dobra, i tak mam dużo przedmiotów, trzeba je wywalić. Portal. Przeszedłem koło niego, ale się patrzyłem na minimapę. Dobra. Więc tak, pierwsze co, to ja bym sobie spróbował odblokować... Chociaż nie, bo to będzie wtedy kosztowało mnie inne vitae. Chodzi mi o to, że chciałem odblokować sobie o te pociski. Mogę sobie zrobić to. Ale to będzie mnie kosztować już inne vitae, którego nie mam. To jest additional heal over time. When applied to a healing bullet... kiedy to zobaczyłem i takie... To healing bullet. I takie... Tak. Ja w ogóle tego nie korzystam. Okej, więc tak. Możemy sobie to dać... tak. Tylko musimy mieć froze. Oraz szczerze, przecież mam ulepszenie na tutaj. I to... Pytanie jest, czy to nie jest inne w ogóle zaklęcie? No właśnie. Dobra, ale mam Cold Vitae, więc... wiem dlaczego jest tak głośno, bo ja kilka skrzynek zamykam na raz. Dokładnie 3. Okej, w takim razie Quick Stack. Może się nam znajdą tą skrzynkę z naszymi książkami. Chyba nie mam skrzynki z książkami. Mam. 300 książek. To jest tyle, ile miałem prawie w maksimum, bo maksimum to ja miałem z jakieś, nie wiem, 400 czy coś takiego. Dobra. Bierzemy to i dajemy sobie i powiem szczerze, mówię wam, po prostu to jest playthrough na to, żeby ktoś inny za ciebie zrobił całą robotę. Okej. Okay. Pytanie jest takie, czy tutaj coś robimy? Mamy to. Wiecie co? Do tego dam 4.
bo dosłownie to jest ten pocisk, który najwięcej mi zadaje obrażeń. Okej, okay. W takim razie mamy tutaj wszystko. Nie mamy za bardzo do ogarniania innych rzeczy takich typowych. Tutaj, no niestety nie mamy tych większości z tych rzeczy, ale mamy tą rzecz, więc to jeszcze tylko zrobię i już będę szedł na kolejną wyprawę. Mixaż nie działa, w takim razie tak. I to wrzućmy sobie do naszej przepięknej maszyny skarbów. No teraz kosztuje każdy z widzów, że jest jakieś 50. Deposit all, no setka, no to nie jest jakieś... No i oczywiście przeglądamy sobie wszystkie rzeczy, bo to jest ważna sprawa, która nie cierpi zwłoki, a dokładnie nie cierpię, kiedy widzę to, że mi się ciągle pokazuje. Dobra, 90, 129, no 75%, już tak prawie nam się chyba udało, nie? Jeszcze nie zrobiliśmy 75, ale już jesteśmy blisko. Dobra, w takim razie jak już tutaj mamy, to po pierwsze zastanawiam się, co teraz w grze trzeba porobić. Więc tak, te trybiki i to już będzie pod bossa. Wow. To znaczy, że ja już nie będę mógł nagrać, będę musiał sobie grindować. Dobra, jest taki plus tego, poniedziałek jadę, we wtorek wracam na Wszystkich Świętych. Więc to nie jest problem, nagram sobie we Wszystkich Świętych. A dzisiaj tak to ja wróciłem, jestem nieco zmęczony, szczerze powiem. A i przez to też nie zauważyłem, że pocisków nie mam. Jej. No i będę po prostu to próbował w taki sposób ogarnąć. Dobra, wezmę ze skrzynki trochę drewna i wrzucę sobie do tej skrzynki, bo dosłownie zapominam ciągle. Jeszcze kobalt wrzucę, dlatego że też tam nie ma. Ale sami widzicie, ile ja już tego mam, a ten wcześniej to po prostu było, że ja tego w ogóle prawie nie dostawałem. No jeszcze moderate poison, ale wiem z doświadczenia, że dosłownie wystarczy, że zrobię z jakieś 40 i już mi wystarczy na całą grę. Okej, okay, w takim razie przechodzimy i... Czy my nie... No właśnie, my odblokowaliśmy inny portal, nim nie wyszliśmy. O mój Boże, nie! Tu jest takie... Co może ciebie spotkać? Wielki wróg. Nie. Skanowanie. O mój Boże. Ja nie powiem, ja wydaje mi się, że w tym odcinku zdobędę prawie że 75%. Dobra, to akurat były tylko trzy rzeczy. Dobra, w takim razie... Chodź ze mną! Piesek musi pójść sobie. Zauważyłem, że te wilki w ogóle są mega easy, bo one w ogóle, że tak powiem, one po pewnym czasie uciekają. Wystarczy jeden strzał i one uciekają. Joj! Wielki obszar płomieni! Bum! O kurde, akurat to było mocne. A to chyba był wilk, który się zaraz wydał. Powiem tak, muszą to spaczować, bo jeżeli on później i tak nas bije, to trochę wkurza bardziej niż pomaga. Ale okej, okay, mamy do zdobycia nie wiem ile, dlatego że się nam to nie naprawiło, ale zdobycia mamy, wydaje mi się, że dwa? A, zapomniałem, że jeszcze nie, że to nie jest nowy odcinek, więc w sumie powinienem się śpieszyć. Dobra, w takim razie, jeżeli trochę nam to potrwa, to szczerze powiem, to wygląda lepiej ten świat niż normalnie, wiecie, normalnie on, ten bagnisty, strasznie się tak strasznie na boki, że tak powiem, się zaczął rozrastać, co było wkurzające. A ten to taki mało problematyczny. Okej, okay, dobra, zajmijmy się tym. W ogóle boję się, bo ja ciągle
większość moich ataków idzie na mojego sojusznika. I padł. Ale nie tym razem. Ho, ho, ho. A teraz zajmij. Nie powiem, jeżeli ty będziesz nam uciekać, to się nie dziw, że nie uda nam się ciebie dopaść. Okej, udało nam się dopaść i mamy kolejny. Nie to. Tylko chciałem powiedzieć, że mamy kolejną mapę. Dlaczego tutaj się wszystko pojawia to, co nie widzę aktualnie, że wiecie, że... Rozumiecie, o co mi chodzi, po prostu. A to nie będzie mapa do tego. Chociaż nie, bo... Z tego, co pamiętam, te mapy mogą też działać, bo one mają odkrywać nam rzeczy jeszcze niespodziewane. O, właśnie. Teraz 6 minut, dwóch gości... To zabrzmiało jak film dla dorosłych. Bardziej niż dla dzieci. Ale pytanie jest, jak to z przeciwnikami? Zostało mi dwóch przeciwników. Jeden wygląda jak jakiś taki indyk. Oraz nasza babka właśnie znikła. Teraz w takim razie po pierwsze mamy wyjść z tamtym portalem. To jest nasze pierwsze zadanie. A drugie zadanie to jest tam wreszcie zdobycie tych. O, ma środki, jest koło bossa. Gdybym koło bossa nie szukał ich. Czy pytanie jest takie, jak mam tam przejść? Okej, weźmy to. I nie mamy zbytnio itemów. No, szczerze powiem, trochę yikes. Bo nie mamy zbytnio budulca. Nie powiem? Ciągle mówię, nie powiem. Jest taki problem, że ona pierwszy atak ma ten stopnięcie, więc to stopnięcie tak naprawdę mało co mi pomaga w walce, ale później jej kolejne ataki są dobre. Ona jest takim jakby... jak to ładnie ująć? No trochę takim w pewnym momencie tankiem, że ona na siebie bierze damage. Ogólnie moi sojusznicy, których biorę, to zazwyczaj ich biorę na damage, żeby po prostu byli moją tarczą. Ale tutaj trochę mnie ścięło. O, trochę mnie ścięło. No, ostatnia aktualizacja spowodowała trochę ścinek. Okej, nic tutaj dosłownie nie było. To nie było coś ciekawego. Okej, uleczmy się. O, masz ci los. Ja powiem tak. To byłoby fajne, gdybym sobie robił ten run pod grind, że ilość tych punkcików to naprawdę jest fajna. O, masz ci los. Kolejny jest ten duży. Ja nie chcę z nim walczyć, bo on jest trochę wkurzający. Dobra. To się wydaje... To może być nawet jakiś kościół. Nie, to jest po prostu większy golem. Okej, widzę, że trochę słabo jest. Okej, ale przynajmniej mega dużo książek dostaje. Ten akurat poziom, nie powiem, to jest zwrot ku lepszemu z książkami. Dobra, mamy trochę czasu. Mamy tam jednego z tych. Au. To bolało. Ja tam nie mogę pójść. Bo bym odpalił bossa. Okej. W takim razie musimy się przygotować. Ty masz trochę życia. Ja mam trochę życia. Ten boss też będzie mieć trochę życia. Ale zaczynamy. Boom. Dobra, i teraz to, co robimy przy bossach, czyli zatruwamy jego życie. To, co robi każda ex.
Au, 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 au. Nie powiem, śmiesznie jest czasami, jak się giboczą na lodzie. Okej. Wiem, że komentarz nie jest zbyt duży, ale... zły pociąg. Zły. A gdzie jest mój sojusznik? Nie! Trafiłem w tego! A, mój sojusznik leży. Okej, okay. Jest wilk z nami. O. Okej. O, co to za wyzwanie? Nie trafi... Aha. Nie powiem... O... Tego się nie spodziewałem, że to po prostu zrobi wielką bombę na samym końcu, ale w sumie dobrze, po tyle, bo... Dobra, mój komentarz był naprawdę nudny wtedy. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Ej, czy to ta roślina nie będzie dało nam ten Vitae, te Drive, tak? To znaczy, że możemy zdobyć w sumie lepsze rośliny. Dobra, ale możesz do nas jeszcze... Nie strzelać oraz w sumie zdobędziemy te wszystkie książki. Okej, okay, naprawdę są... Mamy 200 książek z tego... O... Nie powiem... Nice. 200 książek. Ej, nie powiem, ta mapa jest naprawdę zaskakująca. Tyle tych dużych potworków. One, nie powiem... Ich pattern nie jest zbyt dobry. Dobra, co to... Czym ty jest? Czy ty jesteś tym indykiem, który myślałem, że jesteś? Dobra, więc najpierw się zajmijmy tym. Podoba mi się, że to płonęło, stanęło w płomieniach. Nic nie mogę zrobić. Okej, okay, zajmij się tym. Masz na tyle siły. Au! Yo! Au. Zapomniałem, że w sumie tak działa prąd elektryczny. Okej, okay, w sumie w tym odcinku mógłbym pójść, ale wiadomo, że skinem. W takim razie pójdźmy po pozostałe trybiki i mamy kolejną mapę. Okej, okay, więc tak. Ten trybik powinien to być ten gościu. Znaczy się... Nie wiem dlaczego, ale powiedziałem najbardziej oczywistą rzecz na świecie. Mieliśmy go zdobyć! Dobra. Mieliśmy go zdobyć, zanim go zabić. Może w tej skrzynce coś będzie ciekawego. Takie nic. O mój Boże, naprawdę. Dobra, tam jeszcze jest coś. Może zobaczymy pierwszy raz tego przeciwnika, bo... Chociaż nie, wydaje mi się, że to byłoby ten przeciwnik. O mój Boże, ile was jest? Naprawdę spotykamy kolejnego z tego rodzaju. I padaj dosłownie od razu. 400 książek! Z jednego ranu? Jak? Ale ładnie to wygląda. Co to jest? A, książka jedna z tych. Wygląda to naprawdę ładnie. Chyba zostawiam sobie. Dobra. Co tutaj jest napisane? W sumie mieliśmy dużo chyba książek, których nie przeczytałem. Ale mówi się szkana. Ogólnie rzecz biorąc, każda z tych pokoików to niby ma być jakaś historia, że coś się kiedyś wydarzyło i w ogóle. Mnie to zbytnio nie obchodzi. Ale tutaj na razie musimy sobie stworzyć drogę, żeby przejść. Okej, okay, więc... Naprawdę, nie powiem... To było
bardzo szybkie, bardzo fajne i dosłownie zastanawiam się, czy boss by też nie byłby jakiś też easy, ale pierwsze co musimy odkryć, czy prawdą jest to, co ja myślę. Nie, myślałem, że tutaj będzie z tym draja, to jest ten. Dobra, w takim razie ja będę już kończył. Jak sami wiecie, ja tutaj wszystko sobie teraz porozkładam, wszystko sobie tam pograinduję teraz. Tak naprawdę nie będę grindować zbytnio, będę zbytnio zajęty czymś innym, ale no w międzyczasie tam uda mi się na pewno znaleźć czas na wyrobienie sobie tych wszystkich rzeczy. Tutaj oczywiście, jak sami pamiętacie, muszę sobie tutaj przyklikać tam, ale tak naprawdę wszystko jest. No i też tutaj dużo z tego pójdzie. Ulepszenia, no to jak mówiłem, ja robiłem tutaj te ulepszenia, ale nie udało mi się jeszcze wszystkich. Skończyłem na tym, że tutaj stanąłem, że tutaj właśnie teraz robię te ulepszenia, ale jak mamy ten już ten drill, to jest jeden z tych ostatnich, czyli tak naprawdę wiecie, mogę sobie tutaj porobić to wszystko tutaj, oczywiście dużo będzie mnie kosztowało tego, ale jak sami widzieliście, to było mnóstwo, zgadzam się, że jak będę grindować, to nie w ogóle, ale tutaj widzimy na przykład kolejne ulepszenie, które może być fajne właśnie na naszym karabinie na przykład. O, na przykład zamiast tego będzie to wiele lepsze. No i co tutaj jeszcze mamy ciekawego? No, ta kula, ale nie, tej kuli nie zdobędzie, więc to na razie nic. Tutaj mamy też jakieś ulepszenia. Tutaj teren, to będzie łatwo zdobyć, bo wiecie, bo wszystkie te elementy mamy. Tego nie robiliśmy. I elektryk, o elektryk. Elektryk. Chodzi o to, że żeby go tam porobić, jak sami widzieliście, trochę jest kosztowny. Musimy mieć ten metal, ale jak w sumie mamy ten metal, no to nie ma problemu, a później zapewne dostaniemy tego gościa, który daje nam ten ostateczny metal, czy coś takiego, shipwreck, tam było napisane, że coś było, ale to chyba wood. A tutaj tak naprawdę to za bardzo mi się nie opłaca, bo to jest taki, no taka gorsza wersja tych naboi, które kupuję. A ten to stanik, no to wiadomo, że stanik to nigdy nie jest fajny. A tak to mamy tutaj też jakieś ulepszarki. Tutaj dużo też podblokowałem sobie samodzielnie, bo miałem akurat, ale nie ulepszałem. No mówię, tutaj dużo jest kul, które mogą mieć fajne kombosy, ale może mogą mieć fajne kombosy, jeżeli kilka osób naraz strzeli, ale samemu to widzieliście, że ja sobie to wyciągam, strzelam. A później wyciągam pistolet i bum, 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 cokolwiek potrafiąc. Okej, więc był z wami Trehol w tym jakże zacnym odcinku. No to cześć.